znanymi HacksB. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak doładować konto Pace of Card i mamy, ja już mam zakupionego Pace of Carda. I tak, pierwsze co robimy, wpisujemy My Pace of Card rejestracja, bierzemy zaloguj się do Pace of Card i tutaj mamy przycisk zarejestruj się. Ja już korzystałam z Pace of Cardów, więc ja to pomijam i ja po prostu się loguję. Więc tak, ja się zaloguję. Klikamy zaloguj się. I mamy tutaj główne menu. Mam 2 złote na koncie, bo wcześniej korzystałem już. I tak, tutaj prosimy wprowadzić PIN, który znajdziecie na górze Pace of Carda. I ja wpisuję PIN Pace of Carda. I klikamy dodaj środki. I teraz konto nasze się zwiększyło. I możemy teraz doładować sobie 950 zł jeszcze. Zalogowałam się na konto mojego brata w Brawl Stars. I teraz bierzemy tak. Schodzimy do klejnotów. Bierzemy, wybieramy ofertę. Ja doładowałam mojemu bratu 170 gemów. I wybieramy formę płatności. Ja klikam My Pace of Card. Tutaj My Pace of Card. I kupujemy. Jeszcze muszę wpisać hasło. Przetwarza nam. Zapłacono i 170 gemów wędruje do mojego brata. I to by było z tego odcinka na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że będzie pomocny. Cześć!